Cześć, witajcie na kanale Code the Math. Jeżeli jest tak, że potraficie rozwiązywać całki, bo uczyliście się tego na przykład na analizie matematycznej, ale nie bardzo wiecie, jak to można zastosować w zadaniu, kiedy to można zastosować i o co tak naprawdę w tym chodzi, obejrzyjcie ten filmik, a będziecie mieć dobrą intuicję na ten temat. Pokażę Wam to na bardzo prostym przykładzie. Ok, no to zaczynajmy. A więc wyprowadzimy wzór na pole powierzchni trójkąta po to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób właśnie stosujemy do tego całkowanie. Idea tutaj jest taka, że ta odległość, no, podobnie jak każda inna odległość tutaj, czyli ta, ta, ta i ta, łącznie zsumowane tak jakby wzdłuż wymiaru, który tutaj zaznaczyłem jako x, dają nam powierzchnię trójkąta. Bo całkowanie to nic innego jak właśnie sumowanie takich nieskończenie małych, jak to się mówi, przyczynków do tej całości, czyli tych właśnie odległości tutaj, prawda, w funkcji tej wysokości. No i dokładnie to zrobimy, przeprowadzimy całkowanie i otrzymamy ogólną zależność na pole trójkąta. A potem powtórzę ten proces dla bryły trójwymiarowej i zobaczycie, jak to w takim przypadku się robi. No dobra, a więc patrzymy sobie na ten trójkąt, no i widzimy, że stosunek wysokości do długości tego boku jest taki sam jak h minus x, czyli po prostu tej długości tutaj, jeżeli byśmy powiedzieli, że ten x, który nas akurat w tym momencie interesuje, ta wartość jest dotąd, do tego e. Prawda? Co tu oznaczyłem? No i z tego wynika nam tyle, że e równe jest po prostym przekształceniu h minus x razy a do. OK, no i widzimy, że to e zależy od x, no bo tutaj to jest nasz kierunek, ten, na którym będziemy przeprowadzać całkowanie. No i faktycznie im dalej jesteśmy, tym to e jest mniejsze. Czyli pole naszego trójkąta to po prostu całka od 0 do h, to są właśnie granice całkowania, a więc skąd dokąd sumujemy. Sumujemy od 0, które przyjmujemy tutaj, do tej wysokości trójkąta, z naszej funkcji e do od x, tak sobie ją nazwałem, po dx, czyli na kierunku właśnie tym. O to tutaj chodzi. No i podstawiając mam, że całka od 0 do h z h minus x razy a do h po dx. OK. No i to jest oczywiście trzeba wymnożyć, a więc mamy całka od 0 do h z a i tutaj dx odjąć całka od 0 do h z x a do h dx. OK. No i oczywiście, ponieważ to są stałe a oraz a do h, to mogę je wyciągnąć przed całkę, prawda? A więc mam, że pole to jest a razy całka z dx od 0 do h minus a do h całka od 0 do h z x po dx. OK. No i teraz muszę obliczyć te całki, a więc mam a razy x z tej pierwszej w granicach od 0 do h odjąć a do h razy 1 druga x kwadrat, czyli wynik tego całkowania, znowuż w granicach od 0 do h. No i teraz pozostaje mi wstawić te granice. A więc wstawiam, czyli tutaj w taki sposób. Żeby wstawić granice, to trzeba po prostu scałkować jakby najpierw dotąd, a potem dotąd i odjąć. W tym przypadku, że ta dolna granica jest zerem, no to będzie to bardzo proste, ponieważ wstawiamy za x najpierw wartość h, a potem 0. Jak wstawię tutaj h, to to mi się uprości. Zatem mam w tym wypadku a razy h minus a razy 0, ok? No i odjąć. I wstawiam do tej drugiej, a więc tutaj jest to uproszczenie, o którym powiedziałem wcześniej przez pomyłkę. A więc mam a do h razy
I w tym wypadku tutaj 1 druga h kwadrat minus 0. No bo oczywiście jak wstawię za x 0, no to będzie 0. A więc z tego mam a razy h odjąć. I w tym momencie tutaj jest uproszczenie o tego. I mam 1 druga a h. OK. Czyli to się równa 1 druga a razy h. OK. I to jest znany wszystkim wzór na pole trójkąta. Dobra. Teraz powtórzymy sobie to rozumowanie dla bryły 3D, tak żebyście po prostu zobaczyli, że to jest dokładnie to samo, z tym, że tylko będzie troszeczkę więcej przekształceń, bo policzymy sobie pole dla czworościanu foremnego. OK. To idźmy dalej. Dobrze. Mamy tutaj czworościan, a więc jest to taka bryła, która jako ściany ma trójkąty. Najpierw rozpatrzymy sobie to w ogólnej formie, potem przyjmiemy założenie, tak by ten czworościan był foremny. Idea tutaj będzie taka, że tak jak poprzednio, aby wyznaczyć pole, całkowaliśmy, czyli sumowaliśmy, tak można powiedzieć, te kolejne przyczynki, które były odcinkami, które oznaczyłem jako E, to tutaj również będziemy tak jakby zbierać, całkować właśnie te kolejne powierzchnie, które będą oczywiście polem przekroju tego czworościanu przechodzącym przez tą wysokość h. A więc będziemy całkować od zera do h, gdzie h jest wysokością tego czworościanu. A nie będziemy całkować już pojedynczej odległości, tylko całe to pole, które będzie się w funkcji tej wysokości zmieniać. Więc taka jest w tym wypadku różnica. Resztę wszystko jest dokładnie tak samo. Ponownie kierunek, po którym będziemy całkowali, czyli ten x wyznaczam sobie w ten sposób, do góry, a więc tu mam 0, tu mam h. No i powtarzam całe rozumowanie. Więc najpierw zauważmy sobie, tutaj oznaczyłem alfa i beta, czyli po prostu przykładowe pole tego przekroju i zauważmy sobie pewne rzeczy w tej bryle. No więc tak, alfa do a jest tak samo jak beta do b. To jest oczywiście dosyć jasne, tutaj o to chodzi. Dobra. No i z tego wynika mi, że alfa równy jest a razy beta przez b. OK, to mi za chwilkę będzie potrzebne. No i kolejne dosyć proste spostrzeżenie, takie, że przepraszam, będzie łatwiej, jeżeli zapiszę w taki sposób. H do b, czyli po prostu cała ta wysokość do tej długości tutaj, jest tak samo jak h minus x do beta. Czyli po prostu, gdy jesteśmy tu wyżej, to ta odległość liniowo się skraca. To jest dosyć oczywista rzecz dla takiej bryły. OK. No i z tego z kolei wynika mi zależność na beta. Mogę wyrazić wartość beta w taki sposób, że to jest h minus x, OK, b do h. Dobrze. No i w tym momencie podstawiam sobie o to, co tu wyznaczyłem, tu do góry, po to, żeby to wszystko wyrazić w zależności, zależność na alfa. OK. A więc podstawię po kolei, żeby wszystko było czytelne i jasne. Jest to a razy b h minus x. Wstawiam po prostu beta. OK. I w mianowniku mam b razy h. Oczywiście te b tutaj się uproszczają i zapiszę to jeszcze raz, bo ta zależność będzie nam za chwilę potrzebna. H minus x, OK, przez h. Dobrze. No i to jest zależność na alfa, z której za chwilkę skorzystamy. Jeszcze tylko jedna istotna rzecz. Tutaj właśnie założenie, żeby nam było łatwiej wyprowadzić ten wzór. A więc zakładam, że jest to czworościan foremny, a to znaczy tyle, że a równe jest b, z czego wynika mi, że alfa równe jest beta. No i konsekwencją tego założenia jest to, że mam tu do czynienia po prostu z trójkątem równobocznym. Tu sobie jeszcze jedną rzecz szybko na temat tego trójkącika zanotujemy. OK. I to jest
taka sprawa, że wysokość w tym trójkącie, robię to tylko po to, żeby uprościć nieco wzór, którą oznaczymy h', żeby się nie myliło, a to oznaczymy alfa, no więc tu mam jedną drugą alfa. Ok, dobrze. No i potrzebuję zależności na wysokość tego trójkąta, która jest dosyć jasna. Stwierdzenia Pitagorasa mamy alfa kwadrat odjąć jedna druga alfa, czyli tą część również do kwadratu, to się równa 3 czwarte, to żeby nie mylić z h, 4 to jest alfa, jest równe h' kwadrat. No i z tego wynika, że h' równe jest pierwiastek z 3 przez 2 razy alfa. No i po co mi to było? Po to, żeby pole tego trójkąta wyrazić poprzez alfa. A więc to, co na poprzedniej stronie sobie wyprowadziliśmy, czyli ogólna zależność na pole trójkąta jest taka. No i wstawiam, tutaj może użyję tych samych oznaczeń, żeby było jasne, że mówimy o tym przekroju, w takim konkretnie równobocznym trójkącie, a więc alfa razy h', a więc mogę po prostu podstawić tę wartość h', a więc mam 1 przez 4 pierwiastek z 3 alfa kwadrat. I to jest pole tego trójkąta równobocznego. Dobra, no i po co mi to było? Po to, żeby podstawić to wszystko i uzyskać wzór na objętość. Bo proszę zobaczyć, to pole tego właśnie trójkąta, o w tym wypadku ten konkretny tu przekrój, będziemy całkować od 0 do h, żeby uzyskać objętość tej bryły. Taka jest idea. Dobra. No więc, może zmienię kolor. Ok. Czyli objętość to będzie w tym wypadku całka od 0 do h, czyli stąd dotąd, z takiej zależności. Jest to 1 czwarta pierwiastek z 3, alfa kwadrat, może zapiszę, żeby alfa kwadrat, ok, po dx. No i teraz alfę mamy tutaj. O, może to alfa jest tu. Dobra. Oczywiście jest ona podniesiona do kwadratu, więc ja to wstawię. No i mam w tym momencie, że jest to pierwiastek z 3 przez 4. A kwadrat do h kwadrat. Ok, kwadratuję te stałe. I w tym momencie pod całką h minus x, oczywiście w kwadracie, po dx. No i całkuję od 0 do h, czyli stąd dotąd, tą zależność. Ok, dobrze, to może na następnej stronie rozwiążę tą całkę. Ok. No i mam pierwiastek z 3 przez 4, a kwadrat do h kwadrat. Ok. No i w tym momencie będę po kolei rozpisywał, żeby wszystko było jasne. Całka od 0 do h. I w tym momencie po prostu stosuję wzór skróconego mnożenia, czyli h kwadrat minus 2 razy h razy x. Ok. I plus x kwadrat. I to wszystko po dx. Oczywiście taką sumę mogę po prostu pod całkę wstawiać po kolei te rzeczy, o tym na pewno wiecie. Ok, czyli to równa mi się pierwiastek z 3 przez 4, to po prostu przepisuję na razie, a kwadrat do h kwadrat, ok. No i mam w tym momencie h kwadrat, to jest oczywiście stała, razy całka po dx. X, ok, odjąć, 2h to również stała, całka od 0 do h, tu oczywiście wszędzie, przepraszam, zapomniałem, żeby napisać, ok, z x po dx, ok, plus całka od 0 do h z x kwadrat, ok. No i to jest wszystko, to teraz policzę te całki. Tutaj, żeby niczego nie pomijać, napiszę, prawda? Okej. Okay.
No i mamy pierwiastek z 3 przez 4a kwadrat h kwadrat. OK, to jest czwórka, nie dziewiątka, tak żeby było jasne. OK, no i mam w tym momencie tak. H kwadrat razy x w granicach od 0 do h, odjąć 2 h razy 1 druga x kwadrat w granicach od 0 do h plus 1 trzecia x do trzeciej w granicach od 0 do h. OK. OK. No i tutaj widzimy w tym momencie, że ta część daje h do trzeciej i tutaj ta część, tutaj jest jedna druga i dwójka i to również, gdy wstawimy granicę całkowania, daje nam h w potędze trzeciej. Tu jest oczywiście znak minus, więc to się upraszcza i tak naprawdę zostaje tylko 1 trzecia h do trzeciej, prawda? O tutaj z tego łącznie mamy 0. Dobrze, czyli wprowadzam to i mam pierwiastek z 3 przez 4 a kwadrat przez h kwadrat razy 1 trzecia h w potędze trzeciej. OK. Co można jeszcze uprościć oczywiście odrobinę w taki sposób. Tak więc mamy wzór na objętość czworościanu foremnego. Pierwiastek z 3 przez 12 po wymnożeniu tego a kwadrat razy h. OK. No i ten wzór możecie sobie na przykład sprawdzić, jeżeli chcecie. Dobrze, ale w tym filmie nie chodziło o to, jak liczymy objętość czworościanu, czy jak liczymy pole trójkąta, ale chodziło oczywiście o to, żebyście zobaczyli, jak stosuje się całkowanie w różnych zadaniach. Tutaj akurat wybrałem takie proste i dosyć chyba czytelne. A więc pamiętajmy o tym, że liczyliśmy pole trójkąta i wykorzystaliśmy do tego całkowanie. Całkowanie, czyli sumowanie tych takich, jak to się mówi, infinitezymalnie małych przyczynków, czyli po prostu sumowaliśmy sobie te kolejne odległości, o, idąc akurat w tym przeciwnym kierunku i uzyskaliśmy pole trójkąta. I potem zrobiliśmy tak naprawdę dokładnie to samo, tylko w ujęciu 3D, a więc tutaj przeszliśmy z jakby 1D, a więc sumując te poszczególne odległości, przeszliśmy z 1D, czyli z tej odległości, zsumowaliśmy ją tak i otrzymaliśmy pole, czyli 2D. Tak można to powiedzieć. A tutaj naszym punktem wyjściowym był przekrój poprzeczny tego czworościanu, a więc było to pole, można powiedzieć, w 2D i przeszliśmy na 3D, czyli na objętość. Również całkując właśnie tą powierzchnię wzdłuż tej wysokości, tutaj nazwałem ten kierunek x, i granice całkowania były od 0 do h. No więc przedstawiłem Wam, jak to wszystko działa, mam nadzieję w miarę czytelnie. Jeżeli się Wam to podobało, jeżeli znajdujecie w tym coś pożytecznego, to dajcie lajka, dajcie suba, no i zapraszam do moich kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!